Witamy w 19 webinarium realizowanym w toku projektu Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat, realizowanym z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Gościem dzisiejszego spotkania jest Karolina Karolewska, koordynatorka wolontariatu w Klubie Aktywnej Młodzieży EZG przy Stowarzyszeniu EZG. Karolino, dlaczego wolontariat? Ojejku, w sumie to wolontariat u mnie zaczął się jeszcze w czasie studiów, jakieś te pierwsze przygody właśnie z wolontariatem. To był wolontariat przy osobach bezdomnych i potem był jeszcze wolontariat przy Centrum Dialogu, gdzie tam złapałam trochę tego społecznego bakcyla, którego chyba tak naprawdę miałam, tylko nie miał okazji się wybić. No i potem przyszła pandemia, która bardzo wszystkich nas tak naprawdę wybiła z rytmu i w czasie pandemii, czyli w 2020 roku, zobaczyłam ogłoszenie, że szukają osób chętnych do przeprowadzania rozmów z dawnymi mieszkańcami, z dawnymi pracownikami fabryk Zgierskich. No i wtedy zostałam wolontariuszką w stowarzyszeniu. Jeszcze nie byłam członkiem. Z racji tego, że ta współpraca układała się nam fajnie i bardzo płynnie, no to przystąpiłam jakiś czas później. Podpisałam deklarację członkowską. Znowu kolejne obostrzenia, kolejne fale, nie działo się nic. I w końcu zarząd podjął decyzję, że fajnie by było reaktywować Klub Aktywnej Młodzieży i szukali koordynatora. No to wtedy napisałam list motywacyjny, CV, jak zwał, tak zwał. No i odbyła się rozmowa, byłam ja i jeszcze tam inny kolega. Z racji do tam doświadczenia kolega został tym koordynatorem, ja się miałam od niego uczyć. No i na skutek różnych przygód życiowych przejęłam jego obowiązki. Zostałam koordynatorką młodzieży od 13 do 19 roku życia i to wychodzi, fajnie wychodzi. I wracając do pytania, dlaczego wolontariat, no to myślę, że to jest też bardzo tak we mnie ta społeczna komórka, która jakoś tak bardzo wybrzmiewa na różnych polach i chyba to. Tak wspomniałaś, działasz z młodzieżą. Opowiedz nam, na czym polega współpraca z taką grupą wiekową i jak wygląda wolontariat właśnie młodzieżowy? Co konkretnie robicie? No, współpraca z tą grupą wiekową jest naprawdę specyficzna, bo każdy z nich jest inny i ma naprawdę różne zainteresowania, różne wartości. Część jest bardzo zamknięta w sobie, część jest bardziej otwarta. No to z mojej strony jako koordynatora to jest na pewno poznanie każdego z nich, każdego wolontariusza i dostosowanie zadań do ich preferencji. Nie zawsze się tak da, bo też nas obligują różne rzeczy. A wolontariat młodzieżowy charakteryzuje się tym, że to jest dobre pytanie. Charakteryzuje się tym, że idziemy na pewno do szkół. Działamy na terenie szkół, z których są wolontariusze, przez na przykład zbiórkę dla psów i wolontariusze w tym momencie sami robią na przykład, nie wiem, plakaty, zaklejają kartony, robią sobie własną promocję wydarzenia. A tak to, no to są też te wszelkiego rodzaju wydarzenia, które robi stowarzyszenie pomoc przy animacji na przykład. To na przykład nie wiem, malowanie twarzy, czy skręcanie chociażby balonów, żeby przyciągnąć inne osoby do nas. A także no, zainteresować się młodsze dzieci tym, co się dzieje. Czyli na pewno wolontariat, który my mamy u nas, to jest mocno też działanie bardzo promocyjne ich jako wolontariuszy, nas jako wolontariatu oraz organizacji, w której jesteśmy. Bank rozumiem, jest tutaj dużo takich działań animacyjnych, akcyjnych, edukacyjnych i takiego przygotowania do takiego wolontariatu długofalowego, jak rozumiem, bo no tutaj są dzieci, nie tylko młodzież.
Czy przy takim wolontariacie konieczne są odpowiednie zabezpieczenia, nie wiem, na przykład odpowiednie zgody, porozumienia? Jak to wygląda już technicznie? Technicznie rzecz biorąc, to oczywiście od tego 13 do tego 18 roku życia, to oczywiście jest potrzebna zgoda rodzica. Podpisujemy porozumienie wolontariackie oraz deklarację przystąpienia do Klubu Aktywnej Młodzieży. Są to takie podstawowe dokumenty, plus wiadomo RODO, kwestie też ubezpieczenia wolontariuszy z racji tego, że mamy wolontariat ten długoterminowy, czyli powyżej 30 dni. No to już się rozstrzyga wszystko ustawa. Tak naprawdę wolontariacie. Żeby to wszystko było zabezpieczone, bezpieczne i zorganizowane. Tutaj mówiliśmy o tych akcjach, inicjatywach. Sama byłaś uczestniczką wielu takich przedsięwzięć, jak również sama organizowałaś wiele, wiele wydarzeń. Jaka inicjatywa, jakie wydarzenie, jaka akcja szczególnie zapadła ci w pamięć? Czy jest taka? To są dwie tak naprawdę, bo pierwsza jest, która była tak naprawdę z wami, czyli przyrodnicza kampania. To była chyba już moja taka pierwsza większa inicjatywa jako już koordynatorki, gdy właśnie zmieniłam trochę środowisko, bo weszłam do dzieci z świetlicy środowiskowej i mogłam coś dla nich zrobić i to naprawdę było cudowne odczucie, jak widać było uśmiech na ich twarzach, że słuchają pana z Parku Krajobrazowego w Jesieniuskich, jak odpowiada o pszczołach. A druga taka rzecz, którą wymyśliły moje wolontariuszki, tak naprawdę ja im trochę tylko pomogłam, bo tam nawiązałam jakieś kontakty, no to był projekt Baby bez tabu, który był związany z edukacją dotyczącą bezpieczeństwa dla młodych kobiet. I to jest dla mnie ogromnie ważne, że to wyszło tak naprawdę od nich, że ja tak naprawdę zrobiłam burzę mózgów i czego tak naprawdę im potrzeba. I z tego jestem mega, mega dumna, że to wyszło. I takie wyłanianie potencjału i pomysłów wolontariuszy, żeby mogli samodzielnie działać i się organizować i realizować różne działania w przestrzeni lokalnej. No właśnie, a co dla ciebie jest ważne w pracy koordynatora? Oprócz właśnie tego wyłaniania tych talentów i potencjału twoich wolontariuszy. Znaczy ja się przede wszystkim od nich bardzo dużo uczę, bo przesuwam swoje granice cierpliwości już naprawdę bardzo. Bo bywają naprawdę różne sytuacje, niekiedy trudne i uczę się na pewno różnych rozwiązań, problemów, z którymi, których sobie nawet wcześniej nie wyobrażałam. Na pewno też jakiejś samodyscypliny i odpowiedzialności tak naprawdę, która jest, ale z każdym wolontariuszem i z każdym zadaniem ta odpowiedzialność i spinanie wielu różnych rzeczy jest coraz większa, więc to jest dla mnie na pewno dodana wartość. A przez to, że oni mają też te swoje pomysły, no to ja od nich czerpię to, że też muszę się odezwać do innych ludzi, których tak naprawdę sieciujemy i tym samym tworzymy sobie bazę różnych kontaktów i dojść, która pomoże. Nie wiadomo, kiedy to się przyda tak naprawdę. Tak, widać taki ciągły rozwój, współpraca i korzystanie z zasobu partnerów i przyjaciół. Wyzwania, no właśnie, my na przykład, naszym wyzwaniem i taką cechą, która nas charakteryzuje, jest na przykład współpraca z wolontariuszami z różnych grup wykluczenia społecznego. Są wolontariusze z niepełnosprawnościami, są seniorzy, są osoby chorujące psychicznie. Czy u was zdarzają się takie grupy wolontariuszy właśnie, które wymagają takiego specyficznego wsparcia? Jeżeli tak, to w jaki sposób to realizujecie i jak ich wspieracie u was w Zgierzu? Bo tutaj dodajmy, wasza organizacja i działania jakby skumulowane są głównie w Zgierzu i okolicach. My jako organizacja póki co jeszcze nie mamy właśnie tych wolontariuszy, którzy są w jakiś sposób wykluczeni. No ze względu też trochę na naszą charakterystykę i tego, że skupiliśmy się bardzo teraz na młodzieży, ale
Mam nadzieję, że w perspektywie uda się tą grupę rozszerzyć czy o seniorów, czy o osoby, które są w jakiś inny sposób wykluczone czy zmarginalizowane, bo to jest temat trudny. No tak, tym bardziej, że po pandemii duża grupa młodzieży boryka się z różnymi problemami emocjonalnymi, psychologicznymi i też takie osoby trafiają nierzadko na wolontariat, żeby właśnie jako taką formę poradzenia sobie z tymi trudnościami i wyjścia do ludzi, do działań i poprzez to się aktywizować. A jakie aktualnie wy podejmujecie działania, inicjatywy, projekty, którymi moglibyście się tutaj podzielić z naszymi followersami? To najbliższe naszym wydarzeniem będzie pakat dla łóżniaka 27 sierpnia na Malince w Kierzu. No i w tym czasie mamy nasz piknik, w którym będziemy promować nas jako organizację, że wspieramy młode talenty i osoby, które są bardzo zdolne. Oczywiście nasi wolontariusze zajmują się animacją najmłodszych. W planach na pewno mamy zorganizowanie jakichś działań proekologicznych w trakcie zakończenia lata w mieście. A co dalej, to się jeszcze okaże, bo spotkanie mamy za 2 tygodnie z wolontariuszem naszym. Ta grupa jest energiczna, prężna i coraz bardziej głośno już o was. Także ja trzymam kciuki za te działania i życzę wam wszystkiego dobrego w kolejnych przedsięwzięciach. A jak można się do was zgłosić, gdzie można was znaleźć i poczytać, jakby ktoś chciał na przykład dołączyć do klubu aktywnej młodzieży? To jeżeli mamy followersów ze Zgierza bądź z terenu gminy Zgierz, to zapraszamy do formularza Google, który się znajduje na Facebooku Klubu Aktywnej Młodzieży EZG oraz na Instagramie Klub Podłoga EZG. Posiadamy także TikToka Klub Podłoga EZG. Zachęcamy do oglądania i śledzenia naszych działań. Dokładnie. Dodajmy, że wasz wolontariat jest też przecertyfikowany. Też zdobyliście status wolontariuszy roku, także sprawdzona koordynatora, przepraszam, tak. No ale jeżeli koordynator, to grupa wolontariuszy za nim, więc jak najbardziej rekomendujemy tutaj współpracę i no, życzymy wielu, wielu sukcesów na polu dalszego rozwoju. Czy jeszcze na koniec chciałabyś coś tutaj dodać dla oglądających to webinarium? No to przede wszystkim bardzo chciałam podziękować zespołowi Regionalnego Centrum Wolontariatu za zaproszenie i zachęcam każdego, kto może, do wolontariatu i spróbowania swoich sił, bo bardzo otwiera i ze zwykłego wolontariusza można stać się koordynatorem, także jest szansa na rozwój. Ścieżkę rozwoju i kariery zawodowej dalszą. Karolino, dziękuję ci serdecznie za tą rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na szkoleniach i różnych przedsięwzięciach, na pewno na gali wolontariatu. I co, trzymam za was kciuki. Gościem dzisiejszego spotkania była Karolina Karolewska, koordynatorka wolontariatu Klubu Aktywnej Młodzieży w Stowarzyszeniu EZG. Jeżeli wam się podobało to spotkanie, to nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrybowaniu naszego kanału oraz wsparciu na Patronite. To jest dla nas ważne, żebyśmy mogli dalej tworzyć takie materiały. Wszystko oczywiście w opisie. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia za miesiąc z kolejnym gościem. Cześć! Cześć!